Ile kosztuje taka instalacja? Instalacja solarna, ogólny jej koszt to jest 15 tysięcy złotych z bojlerem na wodę 300 litrową. Ponieważ bojler taki posiadaliśmy, więc sama instalacja wyniosła nas 13 200 zł, ale 45% dostaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Więc w sumie wyniosła nas to 7,5 tysiąca złotych. Podczas zimy nie, bo jeżeli temperatura na kolektorze nie osiągnie wymaganej temperatury, to ta pompa, która właśnie tłoczy ten glikol, który jest w instalacji, w ogóle nie pracuje. Czyli koszty, nie ma kosztów zimą. Co skłoniło Panią do zakupu? No przede wszystkim oszczędność mojego czasu. Bo nie ukrywam, że w tej chwili muszę, aby otrzymać ciepło, muszę palić świecę. Jeżeli chodzi o pieniądze, tak, dlatego że mamy piec węglowy i w miesiącach letnich, żeby mieć ciepłą wodę, musieliśmy ogrzewać, grzać i przełączać na... Koszty ogrzania wody są praktycznie zerowe, bo instalacja nie generuje praktycznie żadnych kosztów, bo pompa, która pracuje w instalacji, załącza się tylko cyklicznie. Ona chodzi, załóżmy, przez 10-15 sekund, później ma 5 minut postoju. Czyli koszt zużycia prądu takiej pompy jest praktycznie zerowy. To w granicach 5-6. Jak mówię, oszczędności czasu, prawda? Że mam wtedy więcej czasu dla siebie, bo nie muszę tego czasu poświęcać na palenie piecu. Zamiast palić węgiel czy gaz i do atmosfery idą z kominów nieczystości, to tutaj, w tym przypadku, środowisko nie jest w ogóle zanieczyszczane. Ale w tym kierunku chyba powinniśmy iść i dlatego namawiamy mieszkańców na wejście do tego programu.